Jesteśmy przed Pałacem Prezydenckim tuż po spotkaniu z panem prezydentem Andrzejem Dudą, a także panią minister Paprocką i minister Mastalarkiem, gdzie wspólnie z przewodniczącym klubu Konfederacji Stanisławem Tyszką rozmawialiśmy o idei resetu konstytucyjnego. To spotkanie, o które wystąpiłem w piątek w zeszłym tygodniu. Dziś już się ono odbyło. Prezydent wrócił akurat z Afryki. Ja dziś wyjeżdżam na krótki wyjazd służbowy. Też się składa akurat do Afryki, do Maroko na spotkanie przewodniczących parlamentów Unii Państw Śródziemnomorza i udało się tak zgrać terminy, żeby dzisiaj porozmawiać o tej sprawie resetu konstytucyjnego, po to, żeby szukać możliwości, by kończyć chaos w państwie, by spór o sądownictwo nie rozwalał normalnego funkcjonowania naszego państwa. W tej chwili mamy sytuację, w której różne strony sceny politycznej kwestionują prawidłowość czy legalność działań, czy w ogóle istnienie takich ciał jak Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy lub niektóre jego izby, czy Krajowa Rada Sądownictwa, a w ślad za tym powołania sędziowskie, a nawet wyroki. Ten chaos, ten brak zgody co do tego, które instytucje państwowe działają prawidłowo na gruncie konstytucji, otwiera drogę do ingerowania w nasze polskie sprawy czynnikom zagranicznym. Na przykład Międzynarodowym Trybunałem, jak Europejski Trybunał Praw Człowieka czy Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu i politykom, m.in. politykom unijnym z Komisji Europejskiej, którzy prowadzą postępowanie o naruszenie praworządności przez państwo polskie. Cała ta sytuacja jest dla nas głęboko niekorzystna, także dlatego, że ona paraliżuje jakiekolwiek korzystne reformy sądownictwa. Korzystne dla obywatela, prowadzące do takiego zmienienia sposobu funkcjonowania sądów, żeby te sądy działały sprawniej, szybciej, bardziej sprawiedliwie, bardziej efektywnie. To wszystko jest niemożliwe, bo kłócimy się o rzeczy zupełnie fundamentalne. Na przykład, czy prezydent może powoływać sędziów wyłanianych przez Krajową Radę Sądownictwa, czy ta Krajowa Rada Sądownictwa jest prawidłowo powołana, albo czy wyroki Trybunału Konstytucyjnego obowiązują. To się musi skończyć i Konfederacja proponuje, żeby ten spór rozwiązać poprzez przyjęcie poprawek do Konstytucji. To idea resetu konstytucyjnego. Te poprawki miałyby spowodować wyłonienie nowych, wspólnie respektowanych, profesjonalnych, odpartyjnionych składów Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Krajowej Rady Sądownictwa. Jak cięciem noża kończymy ten konflikt, wyłaniamy na nowych zasadach nowe składy i pracujemy już bez tego sporu. Wydaje się to może marzeniem, ale ktoś musi powiedzieć dość, ktoś musi powiedzieć stop. Nie możemy dłużej w to brnąć. I oczywiście to nie jest prosta sprawa, żeby doprowadzić do kompromisu, natomiast dzisiejsze spotkanie nas do tego przybliża. Mogę powiedzieć chyba po spotkaniu, że prezydent zasadniczo nasze dążenia i nasze propozycje ocenia pozytywnie, a jeżeli nawet nie wszystkie szczegóły, to jest otwarty na dyskusję. My chcemy zaproponować, już zaproponowaliśmy powołanie takiego forum prawniczego, do którego wszystkie siły polityczne i prezydent skierowaliby swoich reprezentantów. Prezydent jest gotów swojego reprezentanta do takiego forum skierować. Teraz czas na rozmowy z innymi partiami. Będziemy je prowadzić i będziemy Was informować, kto rozmowy pozoruje, a kto jest rzeczywiście otwarty na rozmowę o zakończeniu tego sporu i przyjęciu rozwiązań korzystnych po prostu dla obywateli. Nie dla partii, tylko dla całego społeczeństwa. Tego szukamy, o to będziemy się starać, na to będziemy pracować, niezależnie ile lat będzie musiało zająć doprowadzenie do takiego kompromisu. Jestem przekonany, że to jest cel warty zaangażowania, do którego będziemy dążyć właśnie jako Konfederacja.